Nagrywamy odcinek kamerzysta? No właśnie, miałem zamiar zacząć odcinek. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy to, czego nigdy nie chciałem zrobić, bo nie chciałem tego zrobić, ale wy mnie namawialiście do tego przez cały czas, więc jestem zmuszony to zrobić. Znaczy nie jestem zmuszony tego zrobić, ale wy tego chcieliście, więc to zrobię. Wiesz, co będę dzisiaj robić? Coś, co będzie śniło mi się po nocach. To jest mój największy, najbardziej straszny koszmar. Ale co, skoczy z bungee wreszcie? Nie. Jeszcze coś... To można jeszcze gorzej. Tak? Tak. Wiesz, co będę dzisiaj robić? No nie wiem. Będę podrywać jokę przez cały dzień. No dobra. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Znaczy, no w sensie... to jest na pewno ciężkie zadanie. No i bardzo ciężkie zadanie. W każdym razie, jeśli ty jesteś tam na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jak wisiał mój paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Pamiętajcie oczywiście, żeby kupić moją płytę na kamerzysta.store wraz z opaseczką. Jeżeli już ją kupiliście, no to zajebiście, jeżeli nie kupiliście, no to troszeczkę mi smutno. Nie tyle. Ale w ogóle w tym najbardziej będzie takie mocne to, że wydaje mi się, znaczy ja nie mówię nic, ale widziałeś, jak Grzesz zachowuje się w stosunku do wielu. No właśnie tak, czy on będzie zazdrosny? Myślisz, że będzie? No na pewno coś tam odbije. Ja jestem ciekawy, jak skończy się ten dzień dzisiejszy, ale... No dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Zapraszam Państwa do oglądania. Violin, violin, violin. Słuchaj, laseczko, lecimy zaraz na Warszawkę. A tobie co się stanie, tak? Co chcesz? Nic mi się nie stało. Co mi dzisiaj zrobisz? Dzisiaj nie zrobię. Nie, jesteś za miły. Ty zawsze coś chcesz albo coś mi zrobisz i dlatego jesteś taki miły. Nie, Wiolka, dzisiaj po prostu mam dobry dzień. No i ty pięknie wyglądasz dzisiaj, więc stwierdziłem, że polecimy na Warszawkę. Może dziarkę zrobimy. Chcesz dziarkę, Wiolka? Bo chciałem. Wiesz, że nie lubię dziar. No dobra, to nie zrobimy dziary, to zabierzemy drydziarza na dziarę, pobawimy się dobrze, skoczymy do jakiejś restauracji. Wygodnie, na tobie zawsze wiele jest wygodnie. Dlaczego wyglądasz jak menel? Jak menel? Nie musisz się ubierać, ja rozumiem, że ty się nie umiesz już ubierać, trzeba tobie ciuchy, ale bez przesady. A to pomoże, pomożesz mi się ubrać? Dobrze, pomogę. Bo nie mogę na ciebie patrzeć. To co, dopalisz papieroska i... Ale przestań mnie dotykać, przestań robić te oczy. Ty coś chcesz, jakie co dzisiaj? Jakie oczy, Wiolka? Przestań. Dobra, skończ, idź się przebierz. Ale tu musisz mi pomóc, Wiolka, wiesz, że ja sobie nie radzę w takich kwestiach. Wiem, zauważyłam, mi, tak? Każdy chyba to widzi. Tak, pomogę ci, mogę spalić papierosa i ci pomogę, oczywiście, dobrze? Oczywiście, poczekam na ciebie. Super, poczekam. Dobra. Wiolka, ty to prawdziwa, zaradna kobieta jesteś, nie? Ktoś musi być chyba w tym domu, jak ty nie jesteś. Ale zaradny. Takie kobiety bym potrzebował właśnie. Takiej zaradnej kobiety, takiej bardzo... No wiesz, Wiola. Nie, Wiolka, nie chcę kurtkę. Tak... Nie będzie mi aż tak zimno, Wiolka. Będzie! No ty wiesz, jak jest chłodno? Ubierz się, powiedziałam. Nie denerwuj mnie. Nie odkładaj tego. No dobra, ubiorę to dla ciebie. Tak? Dziękuję, ubiorę. Ale ty masz to ubrać. Ci każę. No to poczekaj na mnie, ja się przybiorę. Dobrze, i ten... No, mogę się przebrać, Wiolka. Czy nie mogę się przebrać nawet przy tobie, Wiola? Stary, nie potrzebujesz tej kurtki, Wiolka cię ogrzeje. Wiem, ale stary, jak ja mam w ogóle ją podrywać, jak ja ją traktuję jak matkę? W sensie, ona, rozumiesz, ona robi za mnie takie podstawowe rzeczy, z których ja nie umiem na przykład zrobić, na przykład ubieranie mnie. Ja nie jestem w stanie potraktować jako dziewczynę, tylko ja ją traktuję jako matkę. Ja mam ją podrywać. Nie wiem, to weź ją do restauracji, dzisiaj nie wiem, kupię kwiaty czy coś tam. Dobra, już mi się ten film nie podoba, ale jak się dredzę... No, ale sam chciałeś to nagrywać, no, wiem, to jest swój pomysł. Wiem, że chciałem to nagrywać, ale... No dobra, no. Drygacy. Słuchaj, masz za darmo dzisiaj dziarkę, lecimy na Warszawę, także pakuj się, lecimy z Wioleczką i ogólnie będzie fajnie. No Wiolka ja. Nie będzie mieć dziary, ty będziesz mieć robioną dziarę. Ale to co, to jest jakiś prezent? Co to w ogóle jest? No prezent. Kupiłeś tatuażystę czy co? W sensie? No, ale nie wierzę ci. No wchodzisz i masz dziarę, no a skąd ja mogę wiedzieć, co to za dziara i czy ty nie chcesz mi ją szukać? Normalna dziara. Stoisz z kamerą, tu jest jakiś, znowu coś kombinujesz. Nie, normalna znowu dziara. Coś kombinujesz i znowu chcesz... No nie, dredziarz, nagrywamy film, uszczęśliwamy dredziarza przez cały dzień. Tak? Uszczęśliwiamy dredziarza i Wiolę przez cały dzień. Naprawdę. Aha, no i co, no i nagrasz no taki odcinek. Film, odcinek, że tak. Robisz mi tatuaż? Tak. Nie wiem, jakoś nie chce mi się w to wierzyć, coś kombinuję. Nie, serio. No ja chcę zobaczyć tą dziarę, zobaczymy. Zobaczymy, no to zobaczymy. Trzeba go jakoś zająć, jak będę obracać Wiolkę, w sensie, wiesz. No po prostu on pójdzie na tą dziarkę, a Wiolkę weźmiemy do restauracji czy coś tam. Widzimy. Bo on nie odpuści, nie? No pewno nie odpuści. Wiolka! Ale jak to do przodu? A, no to...
Siernicy. Nagrywamy film, że uszczęśliwiam. Uszczęśliwiam was przez cały dzień. Ale ty mnie nigdy nie otwierasz drzwi. Powiedz! Uszczęśliwiam was przez cały dzień! Staram się być miły. To taki film. A to mogę sobie dzisiaj wykonać? A ten tatuaż to mogę sobie zrobić jaki chcę, rozumiem, tak? Tak, możesz zrobić sobie jaki chcesz. Naprawdę. No. A czy ja dzisiaj też sobie coś mogę zażyczyć, tak? Tak, no uszczęśliwiam was przez cały dzień, Wielka. I będę. No. Umyj ręce, bo ci śmierdzę. Chodź. Wieleczko, ale tu ładnie dzisiaj wyglądasz. Tak? A no dzisiaj mi się też podoba mój makijaż. W sensie bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Bardzo, bardzo ładnie. Miałeś umylać dzień, oblechu, a nie... Ale umijam, Wiolka, umijam ci dzień czy nie? Ale wiesz, o co mi chodzi. Troszeczkę. Umijam ci dzień czy nie? Troszeczkę. No to jest dziwne, coś jest ze mną podejrzane, tak czy siak, ale niech ci będzie. Dobra, Dredziarz, nie spinaj. Ale dlaczego to sobie zielono? Ona zawsze tak do mnie jak raz Wioleczka mówi. No właśnie, ja zawsze tak do niej mówię, Dredziarz. No a co, masz jakiś problem? Ale cóż. Dobra, nie przesadzaj. Nie mogę z ciebie. Może czegoś ci brakuje, co? Nie. Na pewno? Na pewno, nie. Przestań mówić tym głosem. Ale pomagasz mi? Może chciałabyś poprowadzić? O, no. O, właśnie miałam... Nie, to jest zły pomysł, nie. Cicho, bądź, dalej. Dzisiaj mam już widać, że chcę poprowadzić dzisiaj. Pewnie. Ale ja chcę dojechać do tego tatuażysty, tak? Dobrze, jak ona wsiądzie, to nie dojedziemy. Nie, ostatnio powiedziałeś, że dobrze prowadzę przecież. 3 godziny będziemy się... A, czyli jesteś taki, że mi nie pozwolisz, tak? Wielka, ja zaraz się zacząłem na poboczu i ty poprowadzisz. Tak? No to super, no to nie, dziękuję bardzo. Wiesz co, chyba musimy robić czas takie dni, zaczyna mi się to podobać, wiesz, tak? Stary, to nie jest dobry pomysł. A ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale my się rozpieprzymy zaraz. Masz 6 minut na to, żeby dowieźć mnie do tatuaży. Ja tak. Wiesz co, teraz ja jestem za kółkiem. Uważaj, więc... bo zaraz w ogóle nie dojedziesz do tego tatuażu. No dlatego musisz się jechać szybciej, nie? 3 pasy, bo ja się boję, nie? Bez przesady, Wielka, prawda, że dobrze prowadzisz. Nie, to nie jest tak. Prawda. Ja rozumiem filmem, ale bez przesady, to jest chore. Fajny masz ten... Łapy, w sensie fajny materiał ma, wiesz, Dredziarz? Pomóc ci zmieniać bieg? Nie. Tak automat. A mogę ja jedź szybko, bo zaraz się spóźnimy do tego tatuażysty, a ja już się umówiłem. Coś pika, coś się stuka. Pazów po prostu nie zapiąłem, ale nie przesadzę. Ja się czuję pewnie przy takiej kobiecie, po prostu. A ja nie, mogę wyjść. Ja się nie czuję pewnie, to jest zły pomysł. Jednak taksówka zamówię, ile razy ona jechała. Taksówka zamówię. Jedziesz z nami. Co Dredziasty, jak tam czarka? Tragedia, no co mam wam. Ale Wiola, powiem ci, że bardzo ładnie prowadziłaś. Tak? Uczę się od najlepszych. Super prowadziłaś. Ale naruszasz może trochę przestrzeń osobistą. Ale każdy ma swoją przestrzeń osobistą. Ale ja nie naruszam przestrzeni osobistej. Wiolka to jest moja ziomalka, nie jest Wiolka? Jesteś moją ziomalką? No ziomalka. No, moja ziomalka. Mamusia bardziej. Ja już mam dziarki przemyślane na całym ciele, a ty kamerzysta, mam nadzieję, że jak będziemy tam, to tak nie będziesz robił, bo wstyd. Jest, wstyd? No bo ty się wyrywasz, on cię bierze, to tak trochę dziwnie wygląda. Jak wejdziemy tam do środka, to tak trochę nie na miejscu. Dobrze, uspokoję się. Dobra, oni poszli do studia tatuażu, powiem wam, że no, dziwnie się czuję, jak porównywam Wielka, naprawdę dziwnie. W sensie tak, no, nie swoją aż wręcz, ale Wielka chyba się wkręca, w sensie podoba jej się to, ale też widzę, że zwraca straszną uwagę na Dredziarza, jak on reaguje na to. W sensie... Wielka! Idziesz z Dredziarzem? Będziesz go trzymać za rękę? Nie? Nie? Nie, dlaczego? No bo dziarkę będzie mieć robioną. No, a to aha, przecież mam go trzymać za rękę. Kim on jest, że mam go trzymała za rękę? Nie wiem. Szybciej ciebie bym potrzymała za rękę. Taki mój synuś, jak jesteś. Dobra, Dredziarzy, to co? My cię zostawiamy na dziarce. Nie chcę cukiereczka. Wielka, lecimy, nie? No dobra, zostawcie mnie, tylko ja się boję, że ten, że mi telefon padnie. O, wieju, ale no to padnie, to padnie. No dobra, to cześć, Dredziarz. No to jakoś dojedziesz na pewno, Dredziarz. Ja się zaopiekuję tutaj. No to idźcie już. Chodź, Wielka. A drzwi? No dzisiaj jesteś taki miły, więc proszę. Proszę bardzo. Pozbyliśmy się twojego problemu, nie? W sumie tak. Dredziarskiego. Będziesz miał teraz ułatwione zadanie. Ja naprawdę mam ciężkie, ale to i tak jest ciężkie zadanie. W sensie ja nawet nie wiem, jak ją podrywać. Weź mi pomóż, stary. Nie ja umiem, normalnie jak dziewczyna jest jakaś... Ale ona wspomniała dziewczyna. Coś, że jest głodna, to może jedzenie. Tak, już idę, już idziemy. Jak jest jakakolwiek jedzenie, ale stary. Rozumiesz, ale stary... Kupię jedzenie. Ale jak jest jakakolwiek dziewczyna, mi to jakieś, idzie łatwo, po prostu rozumiesz, to jest easy, łatwe. Właśnie, ale to Wiola, nie? Ona trochę inaczej patrzy na rzeczy i na świat i w ogóle. Nie o to chodzi, to po prostu ja inaczej patrzę. Kupię jedzenie, myślę, że się zadowoli. Wielka. No sushi.
Tak, zabrałem cię do najlepszej w sumie restauracji w całej Warszawie. Boże, jak się starasz, dziękuję. A podoba ci się? Zobacz, tutaj jest... No, nie byłam jeszcze w niej. Piękna jest, no nie byłam w niej, a ja uwielbiam sushi, więc dziękuję. Podoba ci się wielka? No, ale proszę, fajnie, nie byłam, naprawdę fajny klimat tutaj jest. No, dredziarza by tu... Dredziarz by się tu odnalazł. Ale wiesz co, Salem? Wyjdziesz stąd? No spoczko. A czemu wyjść? To zaraz wrócę. Idę do toalety, akurat mi się zachciało. Teraz. Wiesz co, tak po prostu, nie chciał, żebym ja spędzał z nami czas. Ale dlaczego? Taki dziwny jest, nie? No, dziwny. Słuchaj, ty nie lubisz winka, nie? Zamówimy herbatkę może jakąś. O, tak. Bo ty lubisz herbatkę. A ty się dzisiaj, musisz prowadzić, więc już nie będzie mówić. A dredziarz ci zawsze winko kupował, nie? No, a on wie, że bardzo nie lubi, ale za każdym robi to samo. No bo wiesz, on uważa cię za łatwą dziewczynę, taką wiesz, pustą, która jest łatwiejsza po alkoholu, a ja tak nie uważam wiele. Ale co tak wiele mogę rzeczy? Nic, nic, tylko uważam, że jesteś bardzo porządną dziewczyną. No, tak uważasz? Tak uważam. A dziwię się, że to wcześniej nie byliśmy. Fajnie by to odcinek. Bardzo fajnie, nie wiem. Bardzo co, fajnie. Co, nie myślałeś, żeby tutaj nagrać, że jak się nauczymy sushi na przykład? Z czego? Sushi, jak się uczymy. No, można. Czemu tak wypikasz włosy? Mogę tak 3-4 minuty. Okej. Dobra, super, dziękujemy bardzo. Wiolka, przyszło sushi. Może cię nakarmię? Dlaczego ty masz mnie karmić? No nie wiem, a czemu nie? Postaram się. Jak? Spoko? Dobra, bardzo dobra. A teraz może ja ciebie, co? No dobra. No dobra, my co masz obok? Któreś? Nie. To może bym chciał zjeść. Umiesz? Pałeczkami? Nie wiem. Wiem, dobra. Tak? Bardzo dobrze wiem. Ale ja nie rozumiem w ogóle, co się tutaj wiesz co, nie pasuje, nie mogę cię rozgryźć. Jakiś dziwny jest, ty masz mi chyba tak troszeczkę zachowuje. Nie, w sensie wydaje mi się, że normalnie się zachowuje. W 100%. Chyba ty po prostu lałaś. Poczekaj, wytryć. Masz takie dzisiaj zachowania, takie dziwne, nie twoje codzienne. Znaczy, w sensie nie zachowujesz tak codziennie? Ale nie słyszysz tak miłe, aż tak. Te karmienie twoje. Co tutaj, coś mi właśnie nie pasuje. Daj spokój. Nie mogę cię rozkminić. Stary, trzymaj. A gdzie moje jedzenie? Wzięliście mi coś na wynos? Nie, wiesz co, zajęci byliśmy. Ale stary, ja jestem głodny, no. Pół dnia nic nie jadłem. Aha, to ja się ciebie pytałam i ty mu nie wziąłeś. To było akurat chamskie. Potem zjesz, tak? Ale jak to potem zjem? No stary, ja tu czekam od godziny na was, a wy nawet mi jedzenia nie wzięliście? Co? Wy nawet jedzenia mi nie wzięliście, a ja tutaj godzinę czekam na was. No stary, no. Ale mogłeś, ty czemu nie pojechać gdzie indziej zjeść? Jak to pojechać dzień? Aha, z wami taka rozmowa, tak? Palić papieroska? Chcesz zapalić? Dobrze. No to sobie teraz palcie. Żałosne zachowanie. Dobra, daj spokój. Już co, o jesteście, w końcu jesteście. Ile mogę na was czekać? Obrzydliwi jesteście. Wy we dwójkę? Pokaż wiatkę. Od kiedy? Weź te łapy, nie dotykaj mnie. Chyba ci upadłeś na głowę, czekałem na ciebie dwie godziny prawie. Pokaż wiatkę. Ładne, ale nie dotykaj. Jesteście brudni, ohydni, śmierdzący. Się odwracam o tym, co się nie myje. Ale pokaż. Widzisz? Wielka, ty zadowolona chyba jesteś, co? Zadowolona no, jesteś. No, po prostu było dobre sushi. Tak? No, ale zbliżenie zrozumiałe, jak się cieszę. A piórka urosła, co się dzieje? A ty zdrowy dredziarz? Nie, po prostu czekałem na ciebie dwie godziny. A się zbędny zrobiłeś, co? Ja? Ci nie pasuje? Ty masz na czole takie czerwone, nie wiem. Z tego, a ty jesteś cały tu czerwony. No jestem, bo jest gorąco. Mam bluzę na sobie, tak? Zobaczcie tutaj dziarkę, patrz. Widzisz to? To jest prawdziwa dziarka, elegancka. Podoba wam się? To ciebie no, takie 4/10, 5. Dobra, okej. Okay. Nie, no dobra, podobam to się. Rozumiem się, ale gdzie ty idziesz? Halo, co ty, bez rozliczenia? Nie po to tu chyba pani czeka, żebyś teraz sobie poszedł. A, no tak. Rozlicz się. Ja bardzo dziękuję, dziękuję tobie kamerzysto za dziarkę. Wioleczka dobra, zadowolona. I co? Miło spędziliście czas. Milusia, milutko, co? O, Wioleka, jak się cieszę. A ty zadowolony? Zadowolony. Jak tam było? Opowiadaj, no co? Ja no byłeś tam jestem. Opowiedz. Zadowolony jestem, a czym masz problem? Czy masz problem? Ja nie mam żadnego problemu. A może jesteś zazdrosny, dredziarz? Ja zazdrosny? Tak, no co? Rozszerzaj się granice, jak na mnie patrzysz. A wiesz, co to oznacza? Ty masz zawsze rozszerzone. Nie ale będę ja mówił po czym. No i chyba jeszcze nie wspomniałeś o sobie, po czym masz. Tak? Ale dzisiaj nic nie brał.
No właśnie. Pali fajki, to znaczy, że że się stresujesz, tak? Właśnie, on pali papierosy, jak się stresuje. Tak? Od kiedy? Od zawsze. Ojej. Ale śmierdzi. Oni idą do auta, ty, ale ja nie chcę im, wiesz, brudzić, bo ja im trochę brudzę, nie? W sensie, w sumie trochę się... tak. No nie wiem, nie wiem czy dobrze robię, bo widziałeś jak Wielka się na mnie patrzyła, nie? No lecz na ciebie chyba. Ja też udaje, że nie jest zazdrosny, a wydaje mi się, że jest. No i źrenice się powiększają, coś tam, no, nie? No strasznie. Wielka, to może do baru pójdziemy. Tu do baru? To ja chciałem iść do baru, wy może idźcie do jakiegoś hotelu. Tam jest taki mega meliniarski hotel. Idealny dla was, naprawdę, mówię wam, jest nie, tak no super. Na melinę to przyda bardziej dla ciebie. Taki melinarski. Salem, to my chcieliśmy iść to do baru tam dzisiaj. Bierzesz, no tam bierzesz, tam dziewczynatki meliny. Ale nie bądź zazdrosny, to jest, jak ci zazdrosny? Czemu nie, chcesz mi wmówić, że jestem zazdrosny? Czemu on chce mi to wmówić? Jak zadowoleni z siebie jesteście? A ty jesteś zadowolony? Ja z mojego tatuażu jestem bardzo zadowolony, jest śliczny. A ty jesteś zadowolona? Tak. Twojego? Ale nie, ja mówię, że ja jestem zadowolony z mojego tatuażu. Aha. Ale czy ty jesteś zadowolona? Tak. Tak? Tak. Ty zdradziecka, zdziwiona. Ale dlaczego jestem zdradziecka? Słucham? Nadstyknięcie palca, od tak? Ale na co ci chodzi? Ale ja po prostu nie spędzam czas, ona, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Ona się nie różni niczym od tych poprzednich. Aha, czyli ja nie mówię sobie, ale o co ci chodzi, czym się, trochę dużo się różni. Niczym? Różni się. Tak, różni się, ale że to, że ja miło sobie spędzam czas. Teraz ja na nie uracę, nie wiem. Możesz podać jakiekolwiek inne argumenty? Mu wyjść. Wejdź stąd, Rego. Nie, ja nie wyjdę. Niczym się nie różni. Ale on ma sobie, ja nie mam ochoty jego towarzystwa. Jela, nie przejmuj się. Nie, ja bardzo się przejmuję, ale mogę sobie wyjść. Dobra, Zedzia, wyjdź. Nie, chcieliśmy miło spędzić czas, wyjść. On zawsze wszystko mi psuje. On socy chyba ci pogrzało. No to może ja wyjdę. O, możesz wyjść. No. Mogę ja wyjść? Możesz. Dobrze, to... To wyjdźcie. 10 minut zostajemy, jeszcze i zaraz pójdziemy, tak? Co, my ty 2 lata już nie palisz. No i do czego ty go namówiłaś, Wiola? Ja chciałem, przepraszam bardzo. Tak, ja chciałam tylko drinki. Tak, drinki, właśnie widać, jak ty chciałeś drinki. Dawaj tą szyszę, bo wypalić to umiecie. Dawaj, ja wam pokażę, jak się pali. To nie umiecie. Słuchaj, oni tak zoba, o, nawet się na, przy nas nie krępują. Tak miło spędzają wieczór. Słuchaj, powiem ci tak, proponuję ci taki męski wieczór. Napijemy się łychy, jak wrócimy do domu. Nie ma problemu, stary. Patrz. Wiolka! Ale oni nawet udają, że nas nie słyszą chyba, nie? No, bo oni już nawet nie reagują, nie? Już się tak wkręcili, że oni już mają wywalone, czy my to widzimy, czy nie. Ale ona nadal nie wie, że... Powiem ci, że to zaczęło się wymykać spod kontroli. Nie wiem, czy widziałaś w aucie, ale ona się do mnie zaczęła przestawiać. No, zaczęła się tam do ciebie dobierać, ja nie wiem, stary, co ona tam sobie wyobrażała, ale to już było grube, nie? Nie wiem, czy ona to traktuje na poważnie, czy o co tu chodzi, ale... Nie wiem, będę musiał ją poinformować zaraz, nie? No, ale wiesz, że złamie się jej serce. No, zdajesz. Nie gadaj, no jak mogła się... Zdajesz sobie ale z tego sprawę. No, ale bez przesady, wiesz, się nie zakochała w 3 mile nagrywamy. Znaczy, no, nie wiem, czy się zakochała, czy się zauroczyła, ale... No, widzisz sam, jak sprawy się potoczyły, nie? No dobra, no. Daj spokój. Dredziarz się pocieszy, nie? Dredziarz, no... Dredziarz i tak się źle dzisiaj czuje przez tą całą akcję, nie? Pocieszy. No dobra. Wiolka, bo jest taka sprawa, nie? Jaka? Że kamerzyście się podoba to wszystko, co się dzisiaj działo i spodobałaś mu się chyba serio i... No i on coś do ciebie czuje. Nie wiem. No, taki się wydawał, no coś tam gadał, że... No ale ty nie wiesz, co on mi teraz mówił. On jest taki zadowolony, szczęśliwy, w ogóle czuje się... Może być chwilę szczęśliwy, zaraz będzie kaput, wiesz. No wiesz co, nie wydaje mi się tak szczerze. Nie, znasz go tak jak ja. Zresztą powinnaś z nim porozmawiać o tym, tak na poważnie, myślę. No tak, on się serio chyba zakochał. Nie, ale zakochasz, to się nie zakochana. No nie wiem, no takie... Myślisz? No, no to idź pogadaj z nim. Ale weź tak, nie idź sam, bo ja się będę pokrępować. No ale ja lubię wszystko nagrywać. No dobra, no niech ci będzie. Patrzcie, co oni robią, co ukrycia teraz nagrywam. Ale ona chyba się serio wczuła, nie? Swoją rolę. Nie wiem, co się tam dzieje, ja tam podchodzę, nie? Tam podchodzę, bo tam są grube jakieś dymy. Czy to, co ja widziałem... O kurde! Co? Ona się serio poczuła. Zejdź pod kamerą! It's a prank! It's a fucking prank!
Bo stary, no, zabolało troszkę, ale było warto, myślę, nie? Takiego pranka do takiej reakcji. Ale no, film mi ten, powiem ci tak. Dobra, stary, film będzie dobry aż przynajmniej. Tak, to gwizdało, czekaj, Olona ma pieprznięcie. Nie, ja się nie dziwię. Trochę, w sensie... Ale stary, będzie dobry film, nie uważasz? Będzie dobry film, będzie dobry film. Nie? Co się dzieje? Nic się nie dzieje, dradziarz. Idź się tam, zajmij wiolką. Ja? No ty... Obrzała cię, no co ty chyba. Ile można czekać? Co się dzieje? Nic co się dzieje, dobra. Dobra. Dziękuję państwu za obejrzenie tego filmu. Nie, to film taki, wyszedł nie? Zajebiście. Ja i... wiem, no. Nie wyglądałeś jakbyś. I generalnie nie zapraszam. Wyglądałem, wcale nie wyglądałem. Zakończenia filmu. Wcale siema. Nie wy...